co w tym tygodniu? No, zapraszam do oglądania. Witam, co dzisiaj? Wtorek z rana. Z rana, no. Tak se z rana. No dzisiaj lecimy traskę. Lecimy traskę, jedziemy do wypożyczalni po furkę. Co będziemy mieć, to zobaczymy. Jestem już umówiony tam w wypożyczalni na odbiór samochodu, ale to zapomniałem zapytać, jaki to samochód będzie. No tak nietypowo dzisiaj, wtorek, no ale tak wyszło i tak trzeba zrobić. No to co? Kręcimy kołami. I co my tu dzisiaj mamy? Dzisiaj taka niespodzianeczka. Nie mamy Peugeotika, mamy Forda. Znowu jadę Fordem. Gdzie teraz? Teraz jedziemy do nas na warsztat się załadować i powiem wam, co będziemy robić. Co będziemy robić dalej? Jaki jest plan? Dobra, pedałujemy, bo szkoda czasu. Poładowane. Dzisiaj nie mówiłem. Dzisiaj mamy dwa punkty. Jeden na Mysłów i drugi miejscowość Murów. Czyli tam, gdzieśmy byli ostatnim razem. Po prostu ten skuter już jest naprawiony, już go odwozimy. Że pani bardzo się spieszy. No to odwozimy go we wtorek. Odwozimy we wtorek. Normalnie nie wożę w tygodniu. Staram się nie wozić w tygodniu. Że tak powiem, soboty mi zawsze przypasowały, bo to ale słońce daje. Bo to taki dzień, wiecie, organizacyjny, a to w miarę taka czysta robota. Jak mi się jedzie tranzytem, powiedzmy, że no w miarę. Nie miałem do czynienia za dużo z tranzytami. Tym tranzytem jeżdżę chyba drugi raz, o ile to jest ten sam, nie wiem, nie pamiętam, bo chyba w pożyczalni są dwa. Dobra, do Namysłowa mamy jakieś 8 km, teraz to już będziemy mieć 5. Zrzucamy pierwszego, tam już na nas czekają i startujemy na tego drugiego. Pierwszy zrzucony, lecimy na drugi, miejscowość Murów, nie wiem, nie będę nastawiał nawigacji, nie wiem ile tam będzie, z 30 km. Wyświetla się cały czas komunikat, zamknij drzwi z tyłu, nie zamknięte drzwi z tyłu, nie wiem, nie umie zamknąć. Ogólnie, którym się lepiej jeździ? Na pusto tranzyt wygląda na mniejszy. Tak jak się jedzie, to tak tutaj wszystko wygląda na mniejsze. Kierownica, że tak powiem, bardziej skomplikowana. Znaczy skomplikowana. Może nie tyle skomplikowana, co nie znam po prostu tej obsługi tej kierownicy, nie? Cały bajer. Zauważyłem, że jak się stówkę jedzie, to ma chyba 1800 obrotów. Tranzytem się bardziej tak jeździ jakby jakąś osobówką, nie? I tak go trochę, nie wiem, czy coś ma ze zbieżnością, czy może opony jakieś łyse, znaczy łyse może inaczej trzymają, nie? Łyse raczej na pewno nie są. Tak go bardziej majta, no bo
Transit jest też taki tylny zwiz ma dłuższy, o tak, nie? Czyli więcej na tylnej osi, nie rozkłada się to między przednią a tylną osią, nie? O, za chwilę będziemy stówkę jechać. Jest stówka i tu mamy 1750-1800 obrotów, nie? I chyba silnik to jest ten dwulitrowy, albo 2,2 litra, nie wiem. Nie wiem nawet, który rok tego samochodu jest. Także pedałujemy na ostatni rozładunek i... No i będziemy wracać, nie? Będziemy wracać. Pokażę wam tego Transita. Tak to wygląda. Tak jak mówiłem, ma zwis tylny troszkę dużo większy niż tamten Peugeot. Może dlatego się nim tak jeździ. Jak widzę, jest wał, czyli napęd na tył. Nie wiem, dlaczego się wyświetla, że drzwi otwarte są zamknięte. Przestrzeń ładunkowa tak podświetlone. Jest ten nasz ładunek. Nasz najazd jest. Tu jest ok. Chyba zamknięte. Zobaczymy. Troszkę porysany, ale jeździ. Lecie nim tak, nawet się tak przyjemnie jeździ. Nalatane ma 237 tysięcy. Dobra, z prezentacji tyle. Jedziemy dalej. Zostało nam jeszcze z 5 km. Ups. Zostało nam jeszcze z 5 km. Pedałujemy. Dobra, rozładowane. Wracamy z powrotem. Wracamy oddać furę. A i ten komunikat to się robi tym tutaj. Cyk, raz. Następny, że niski poziom płynu spryskiwaczy szyb, być może. No i przechodzimy do normalnego komputera. Jak miał wybierać między Peugeotem czy tam Fiatem a Fordem, to na tą chwilę jestem za Fordem. Jeździ mi się wygodniej. Nie wiem, jak się jeździ, powtórzę, załadowanym, bo to ja w sumie jeżdżę na pusto, także na pusto się jeździ lepiej Fordem. Do domu zostało nam jakieś, myślę, że 35 km będzie, 6 km do głównej drogi, znowu lecimy przez te lasy. Też przez te lasy tak jakoś jakby ładniej wybierał dziury ten Ford. No ogólnie tak mi się wydaje, że jest konstrukcja nowsza niż tam Fiata i tej całej reszty. Trzeba poredukować jedną ręką ciężko. Dobra. Najazd się przewrócił. To co, odzywam się przed samym Namysłowem. W sumie nawet nie będziemy wjeżdżać do Namysłowa. Przelecimy takim skrótem. Oddajemy furę, bierzemy naszą i... I będziemy jechać do domu. Fajran na dzisiaj, słońce zachodzi. Powoli dojeżdżamy, zostało nam jakieś 3 km do wypożyczalni, oddajemy furę, przesiadamy się do naszego i robimy zakończenie tego wtorku, jakoś tak.
sądzę, że kolejna niespodzianka. Kolejna niespodzianka, taka traska. Czy w tym tygodniu jeszcze gdzieś? Nie wiem. Zobaczę. Może nie jeszcze pojedziemy. Dobra, odzywam się, jak już będziemy siedzieć w naszym kangurku, jedziemy po psiura. Jesteśmy po pracy, jedziemy naszym kangurkiem. No w sumie do domu. Tak by się zakończył dzień transportowy. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy w tym tygodniu jeszcze gdzieś będziemy jeździć, czy już nigdzie. Sądzę, że chyba już nigdzie, ale nie chcę zapeszać, bo być może jeszcze gdzieś byśmy się przejechali. Dobra, wyskakujemy na główną. No to co, ode mnie tyle. Pamiętajcie, subki, lajki, komentujcie, niech się niesie. No i tyle. To do następnego razu. Witam. W sobotę. Co na dzisiaj? No jedziemy po auto do kolegi Witka, do wypożyczalni. No i będziemy gdzieś tam coś rozwozić, przywozić, rozwozić. Bardzo króciutka traska dzisiaj będzie, z nie wiem ile, może 40 km, ale nie wiem skąd te 40. Sądzę, że tak ze 30 będzie kilometrów. No to co, no, zapraszam ze mną. No i dzisiaj znowu Peugeot, tylko chyba inny niż ostatnio był. Wydaje mi się, że tym jeszcze nie jeździłem, ale to, że tak powiem, różnicy nie robi. Uświadomiłem sobie jedną sprawę, jedną rzecz, jak rzadko ja potrzebuję busa takiego. W sumie dwa razy w tygodniu i to wyszło tylko tak w ten tydzień, na przyszły tydzień może raz albo wcale, chyba że coś się okoci, nie? Ale tak planowo to chyba nie będę potrzebował takiego dużego busa. Na tą chwilę wydaje mi się, że lepiej dla mnie wypożyczyć. Tak powiem, uświadamiam w tym przekonaniu, że lepiej wypożyczyć. Dobra, lecimy załadować do Namysłowa, czyli 3 km. Ładujemy skutera u nas na sklepie, także odzywam się po załadunku. Skuter IO załadowany, pokażę wam go u nas na warsztacie. Skuter IO załadowany, lecimy na warsztacik 8 km zrzucić, będziemy ładować następnego, tam coś może więcej nagram. O, jeszcze ktoś, widzę, dzwoni. Dobra. A tak wygląda nasz rarytasik. Ciekawa historia tego skutra jest. No, ale to nie na ten kanał. Co, zrzucamy go. Ładujemy następny. Następny, bo jeszcze kawałek drogi przed nami. I ten to taki zacny,
Jest załadowany na spokojnie. Wiem, że trochę tak nieprawidłowo, ale to tylko 10 km jedzie. Pojadę powoli, jakoś to będzie. Dobra, mamy niecałe 10 km. Przedtem powiedziałem, że kawał drogi, czy jakoś tak. Miałem na myśli, że kawał roboty do zrobienia, bo drogi to my tu za wiele to nie mamy. Coś o samochodzie. Nie wiem, czy to jest ten, co jeździliśmy ostatnio, czy to jest inny. Peugeotik, w tym na pewno to, co mi ten z wypożyczalni powiedział Witek, dwójkę trzeba trzymać, bo wyskakuje, bo ktoś po prostu wziął i mu tak załatwił. Świeci ASR, tu jest kontrolka, nie da się tego wyłączyć. No coś sfajczyli już, I tak wam powiem szczerze, że nie wiem, czy bym chciał mieć taki biznes wypożyczalnia busów. Nie wiem, czy bym nie poszedł w automaty. Bo to przy automacie, wiecie, skrzyni biegów tak za bardzo nie idzie zepsuć. Tam po prostu się wciska gaz i się jedzie. Nie trzeba wajchować, bo jak ktoś nieprzyzwyczajony do wajchowania, to tak to później jest. Dobra, zostało nam jakieś pewnie 6 km. Rozładowujemy to WSK CDI. No i lecimy do wypożyczalni oddać auto. Dojeżdżamy z tą WSK CDI do miejsca. Zostało nam, nie wiem, kilometr. I oczywiście na torach 15 minut trzeba było odpocząć. Dbają o to, żeby kierowcy się nie przemęczyli. Zrzucamy to, no i jedziemy na wypożyczalnię oddać i bierzemy nasz niezawodny francuski sprzęt. To też chyba francuski, tylko tutaj mam wrażenie, że to wszystko to włoskie, tak jak w Fiacie. O, otworzyli szlabany. Dobra, jedziemy. WSK rozładowana, WSK CDI rozładowana, że tak powiem, ja tam swoje zrobiłem. Paliwo jeszcze zaczęło cieknąć z gaźnika, no ale gościu mówi, że to sama. Po drugie, to jest taki sprzęt, którym się czysto nie jeździ, że tak to określę. Zawsze coś jest do zrobienia, na przykład sam gaźnik działa na zasadzie przelania, czyli jak się uleje z niego, wtedy można zapalać. Lecimy na wypożyczalnię, oddajemy, bierzemy nasz zacny samochód. No i transportowo dzień dobiegnie końca. Ruch dzisiaj straszenny. Nie wiem dlaczego, czy tak to wszyscy jeżdżą. My już dojeżdżamy, mamy jakiś kilometr do wypożyczalni. Oddajemy, zabieramy nasz samochód i podsumowanie na sam koniec tej całej trasy, która miała, już wam mówię, ile 48 minut żeśmy jeździli. Odległość 30 km. No, teraz dobrze widać. Dobra, już jesteśmy w naszym samochodzie, jedziemy naszą renoweczką. Wszystko oddane, wszystko się zgadzało. Sądzę, że transportowo dzień dobieg końca. Jest dopiero 11.04. No, 11.04, a my już po robocie.
transportowej. Jadę, kręcę się po Namysłowie i jadę na warsztat coś tam grzebnąć, dłubnąć, żeby się to jakoś kręciło. To tyle ode mnie. Subki, lajki, komentujcie, powiedzcie co myślicie o wypożyczalni samochodów dostawczych, bo ja mam, że tak powiem, ja jestem na nie, tak, chyba bym w to nie wchodził, bo jeszcze pytałem ile regeneracja takiej skrzyni, takiej dwójki, co wyskakuje jak się nogę z gazu spuści, to półtora kafla, nie? Także tu się zarobi się 200, 300 czy 400 zł za dobę, no ale trzeba też inwestować. Tyle ode mnie.